Tutaj nutki takie bardzo mocno arabskie. Taki arabski klimat bym powiedział. Dobra, więc teraz mając te ogniste kidżały, te ogniste miecze. O kurde, nie to. Dara. Ogarnęliśmy dobrze. Czyli potrzebowaliśmy właśnie rzucić tym ognistym nożem, żeby tutaj się nam brama otworzyła. Znaczy brama, ściana bardziej bym powiedział. I tu mamy mumię, więc na pierwszy rzut oka, kurde, atakujemy bez zbędnego pitolenia. Trochę ubolewam nad tym, że nie dostaliśmy żadnego red gema. Tak, ja wiem, jestem bardzo przyzwyczajony do tych red gemów. No ale to myślę, że nie powinno nikogo dziwić dlaczego. Ponieważ już ich tyle żeśmy zebrali, że to już normalnie powinien być standard, że kurde, po pokonaniu jakiegokolwiek przeciwnika powinniśmy normalnie dostawać te red gemy. A gra tutaj nam jaja sobie z nas robi. Ale uwaga, na ostrza. Na oszcza. Okej, okay. I co tutaj teraz musimy zrobić? Chyba tam trzeba się dostać, co nie? Bo tutaj są drzwi ułamane. Ty, dobrze zauważyłem. Drzwi ułamane, lol. Aha, i znowu nic nie dostaliśmy. Kurde, no naprawdę. Serio, gro. Dajcie, kurde, coś od siebie, bo to jest przegięcie pały już. Dobra, tu mamy jakieś platformy. Tylko tam na dole coś jest na bank. Tam widziałem jakąś wazę, więc warto byłoby się nią zainteresować. No właśnie, pewnie właśnie dlatego, że tutaj będzie red gem. Mamy tutaj coś, co pozwoli nam dostać się z powrotem do góry? Nie. No nie gadajcie, że teraz utkniemy tutaj na samej górze, bo trochę będzie lipa, jak tak będzie. To mi się wtedy nie będzie bardzo podobać. Ej, dobra, wszystko fajnie, ale jak ja mam się dostać z powrotem do góry? Chyba tak. A, dobra, tak, trzeba było się dostać. Pyk. Aha. Oho, kurde, widzicie? Trzeba będzie trochę pokombinować, żeby oczywiście nie pozrzucać sobie platform. A to jest całkiem, kurde, ten, pomysłowe, żeby tak po posągu się ten wspinać. To muszę przyznać, że to jest całkiem, kurde, pomysłowe, podoba mi się to. Tak, kurde, po posągu sobie wskakujesz do góry bez żadnej drabinki, bez żadnych platform. Totalna sielanka, totalna samowolka, kurcze pieczone. Kurde, ale weź altam może, nie wiem, doskocz jakoś. Bo ty, kurde, coś skaczesz jakbyś chciała, nie mógł. Dokładnie tak, tak miałeś zrobić od początku. Tam jakiś klucz mamy. Tu żadnej wazy, ani nic do zniszczenia też nie mamy, więc poza kluczem to nie widzę nic szczególnego. Moje oko nic szczególnego nie zauważyło, więc możemy iść dalej w takim razie. Nie, naprawdę, kurde, soundtrackowo i graficznie poziom jest całkiem zajebisty. Bardzo lubię egipskie poziomy. Zresztą, dobra, co ja tam będę dużo mówił. Słuchajcie się w soundtrack, a ja sobie na spokojnie tutaj pogram i pomyślę co i jak. Yeah!
Dobra. Mumia oberwała oraz wąż oberwał, tak więc elegancko. Sorki naprawdę za ten, za mój trochę biedniejszy komentarz, ale tak szczerze to nawet nie wiem, co mogę powiedzieć na temat tej gierki. Tutaj właśnie wchodzi moje ślepe granie w tę grę. Tak więc pozostaje mi co jedynie poczekać na wasze jakieś wspomnienia z tym poziomem, bo wy na pewno jakieś macie. Ja natomiast jak widzicie nie mam, ponieważ ja to pierwszy raz przychodzę. Tak więc no, będzie ciekawie bardzo, jestem ciekaw pozostałej części gry. Tylko najpierw trzeba się pozbyć tego kurde śmiecia. Trzeba go ogłuszyć, dokładnie tak. Aha, i tyle. Nic szczególnego nie dostaliśmy. Myślałem, że kurde coś nam podaruje, kurde, a tutaj śmieć nic nam nie dał. Dobra, i tu znowu mamy jakieś platformy. O nie, znowu jakaś zgadywanka. To mi bardzo kurde przypomina tego Tomb Raidera 1 i ten Pałac Midasa, gdzie trzeba było tam te sztabki złota przynieść i wtedy jak stało się na tych rękach Midasa, to Lara zamieniła się w złoto. Tak jakoś mi się to z tym skojarzyło, nie wiem czemu. O, Genie Token. Elegancko, kurde. To już jest 2 na 2. Ale przesrane jest to z tym chociażby, że nie mamy, kurde, tych dwóch Red Gemów. Mam nadzieję, że to nie zgubiliśmy ich nigdzie po drodze, bo trochę będzie lipa, jak się okaże, że zgubiliśmy je gdzieś po drodze. Ale nie no, trzeba myśleć pozytywnie, nie myślmy negatywnie, tylko pozytywnie. I tak by the way, tamtych poprzednich poziomów i tak, jak zauważyliście, jeszcze nie nadrobiłem, tak więc pewnie będę to za jakiś czas robił. Spokojna wasza rozczochrana. O! Ostatni się udało zapalić, elegancko. Dobra, gdzie tu są te ogniste kidżały? A, nie ma ich. Myślałem, że tutaj będę mógł sobie je ten napełnić do końca. Dobra. Tutaj mamy drugi Red Gem. Więc teraz pozostaje nam ostatni do zebrania i będzie wszystko. I będzie potężne 100%, ultra 100% będzie. Nic tutaj nie mamy? Na pewno wszystko mamy zebrane? Najwidoczniej tak. Chociaż boję się przekraczać teraz z tego miejsca, no ale dobra, przekroczmy. Dobra, nie było, nie ma czego się bać. Uuu. Tam u góry jakiś sfinks się pojawił? Who would go and leave a cat statue sitting precariously on a ledge like that? O tam, morda. Nic szczególnego nie mówisz. Elegancko. Teraz trzeba poczekać na platformę. Kurde ty. Nie. Ej, ej, ej. Tak się bawić nie będziemy. Kur... ej. Al, co ty robisz? Dobra, jest, mamy to. Dobra, teraz będziemy lecieli tam, do tej księgi, która tam na nas czeka. Dokładnie tak. To trzeba było zrobić, czyli jednak widzicie, dobrze coś kminiłem z tym kotem. Że trzeba było tego kota, kurde, jakoś ogarnąć. I teraz te platformy właśnie powinny się podnosić, dokładnie tak. Dokładnie tak, tak to trzeba było właśnie sobie ogarnąć. No a czasami trzeba zrobić taką metodą prób i błędów. Aha, i 4 monetki mamy, elegancko. I to będzie wszystko? Dokładnie, wszystko. Krótkie są te poziomy teraz. Ta piramida to naprawdę to jest jeden z krótszych poziomów. Z krótszych światów, z krótszej sekwencji gry.
bym mógł nawet powiedzieć. No i znowu życie mamy. Elegancko. Uhu. Drugie. Kurde, to już 4 życia mamy. Przyszykowane dla Ala. Elegancko. Blue Genie Gem. 13 kurde Blue Genie Gem. 13 to jest pechowa liczba, moi drodzy, tak więc może być ciekawie. Elegancko, kurde. 50 na 50. Nice one. No i dobra, wróciliśmy z powrotem tutaj. To jest chyba 4 poziom, o ile dobrze pamiętam. 3. Dobra, więc teraz szukamy 4 poziomu. 4 poziom to chyba powinien być ten tutaj. Dokładnie tak, to jest ten poziom. Elegancko. Zobaczymy, co teraz nam tutaj przyniesie 4 poziom, bo pierwsze 2 poziomy były takie bardzo spokojne, bym powiedział. Trochę bardzo napełnione tymi łamigłówkami, aczkolwiek no to jest w sumie magia tego Alladyna w sumie, jakby nie patrzeć. Dobra, jak widzicie, to już mamy chyba kolejny remix lecący w tle. To jest chyba remix z bodajże 2. albo 3. poziomu z tej gry. Nie pamiętam dokładnie już. W każdym razie buduje ten soundtrack klimat, to muszę przyznać. Ogólnie sam pomysł jakby na poziom piramidowy jest całkiem wpyte w mojej opinii. I bardzo się cieszę, że coś takiego się pojawiło. Nie wiem, czy czasem ten poziom też nie zagościł w wersji na tego Sega Mega Drive, ani czy w wersji na tego NES-a zagościł ten poziom. Wiem na pewno, że zagościł w wersji na PS1 i tego się trzymamy w sumie. Tego nie chciałem robić. Domyśliliście się raczej, że tego nie chciałem robić. I macie w tym 100% rację, bo to nie było w moich planach, żeby coś takiego robić, a jednak się niestety pojawiło to. No, trzeba było przesunąć filar. Al, serio?